No cześć, chwila na rower. Była zła pogoda i przez tą złą pogodę boli mnie kolano. Związek przyczynowo-skutkowy jest dosyć luźny, niemniej jednak znaczący. Ponieważ gdyby nie padało, to bym nie poszedł pobiegać, ale poszedłem pobiegać, coś strzeliło mi w wewnętrznej stronie kolana, no i boli. Więc dzisiaj tylko taka delikatna przebieżka, żeby rozgrzać ścięgna, może się coś naprawi. Rower jest dobry na wszystko. Podczas tego wyjazdu rehabilitacyjnego pomyślałem sobie, że porównam dla Was dwie torby na ramę, które mam. Używałem tych dwóch toreb, dlatego myślę, że mogę podzielić się swoimi spostrzeżeniami na ich temat. A będę mówił o restrapie płetwa oraz o jackpacku płetwa. Nie wiem, czy zauważyliście mój styl jacksonowski z lat 80. Czarne buty i białe skarpetki. Au! Pierwsza rzecz to mocowanie. Zwróćcie uwagę, jak elegancko to jest zamocowane. Dzięki temu, że płetwa jest mocowana na wkręty w ramię, bardzo elegancko pasuje do ramy. Żadne paski tutaj nie przeszkadzają. Wygląda to bardzo estetycznie, schludnie i może się podobać. Do mocowania jackpack zastosował nieco mniej eleganckie rozwiązanie na rzepach. Te rzepy są podgumowane, więc ta torba się nie przesuwa, nie kręci na ramię. Minus takiego mocowania jest taki, że piach potrafi podejść pod te paski i nieco porysować nam lakier. Możemy sobie jakąś okleinę tutaj na ramię zastosować, ale plus z kolei takiego rozwiązania polega na tym, że możemy zastosować tą torbę w każdej właściwie ramię, która ma poziomą rurę i ta torba będzie tak samo dobrze pasować. Jakże inne widoki teraz w lesie. Piękna, jasna, młodziutka, soczysta zieleń. Ach, wiosna! Bardzo ważnym detalem jest suwak. W restrapie mamy zwykły suwak otwierający się w jedną stronę, jak w rozporku. Zasuwając, trzeba sobie przytrzymywać drugą ręką dół suwaka, żeby nie przyszczypnąć i nie uszkodzić wartościowej zawartości. Jak w rozporku. Plusem jest to, że suwak wydaje się być wodoszczelny. Zobaczcie, jak się szczelnie tutaj zasuwa. Jedną ręką obsługa jest troszkę problematyczna, trzeba się trochę tego nauczyć, bo w momencie, kiedy próbuję jedną ręką zasunąć ten suwak, podnosi się dół torby i to trzeba na kilka razy i tu już się torba zagina. Niestety nie jestem w stanie jej zasunąć. Muszę się zatrzymać albo przytrzymać dwoma rękami. Podczas jazdy jest to nie do wykonania. Jeśli chodzi o suwaczki są tutaj dwa. Tutaj są dwa koniki. I możemy sobie dostać się do zawartości w różnych miejscach. To jest duże ułatwienie. Dzięki temu na przykład mogłem zamontować tutaj statyw. Tu go sobie zakontrować. Stawiając tak statyw z GoPro, byłem w stanie nagrywać zjazdy w Hiszpanii, kiedy to zapomniałem tych szelek ze sobą zabrać. No ale takiego suwaka w rozporku to ja sobie w ogóle nie wyobrażam. Zewnętrzne kieszonki. Z tej strony mamy dwie kieszonki siateczkowe,
niezasuwany. Z tej strony mamy zasuwaną. Dzięki temu, że te kieszonki są przeźroczyste, możemy wszystkim pokazać, że jesteśmy wypłacalni, dojeżdżając do kawiarni na trasie. Możemy też tu wozić naklejki swojego ulubionego kanału na YouTubie. I one nam nie wypadną. Jeśli chodzi o kieszonki zewnętrzne, w Restrapie jest to bardzo oszczędnie rozwiązane. Nie ma takich kieszonek, więc myślę, że jest to bardziej dla introwertyków torba, którzy nie chcą się dzielić tym, co mają w torbie, pokazywać, eksponować swoje bogactwo czy zasoby. No cóż, w Restrapie kieszonek wewnętrznych nie stwierdzono. Możemy tutaj na przykład przewozić, nie wiem, jakąś kurtkę przeciwdeszczową, telefon, chusteczki higieniczne. Albo możemy tu przewozić rzeczy, które nie są uporządkowane. Nie wiem, na przykład mieszankę wedlowską, miks orzechów, żwir, inne sypkie towary. W każdym razie nie możemy tutaj za bardzo kombinować z sortowaniem zawartości. Wnętrze tej torby jest bardzo praktyczne. Są tutaj też wewnętrzne kieszonki. Mam nadzieję, że to widać. Wyjmę telefon. Tutaj we wnętrzu, zobaczcie, mamy dodatkowo jakieś gumki, którymi sobie możemy przymocować zawartość. Dzięki tym wewnętrznym kieszonkom jestem w stanie trzymać baterie rozładowane. Te w oddzieleniu od tych pełnych, które mogę później wykorzystać. To znaczy mogłem. Obie torby mają możliwość wypuszczenia kabla do ładowania, na przykład licznika przodem w stronę mostka przy pełnym zamkniętym suwaku. Podsumowując, sposób montowania. Restrap na otwory montażowe w górnej rurze. Niestety nie wszędzie będzie pasować, czasem trzeba coś poprzerabiać, żeby pasowało do waszego modelu roweru. Jackpack mocowany do ramy na rzepy, dzięki temu pasuje do każdej ramy. Minus jest taki, że paski mogą rysować wam ramy, jeżeli dostanie się pod nie piach. Zewnętrzne kieszonki w Restrapie nie ma, w Jackpacku są. Czyli Restrap raczej dla ludzi, którzy cenią sobie estetyczny, minimalistyczny wygląd. A Jackpack dla kogoś, kto lubi poupychać, ma mnóstwo bibelotów, które chce ze sobą wozić. Jeśli chodzi o wnętrze torby, jeśli chcemy mieć porządek, lepiej wziąć Jackpacka. Tam możemy sobie posegregować różne rzeczy w różne kieszonki i przegródki. Ale jeżeli wieziemy sobie jedną, dwie rzeczy, jak kurtkę na przykład przeciwdeszczową, telefon, plus jakieś chusteczki higieniczne, Restrap doskonale się do tego nada. Takie są moje spostrzeżenia odnośnie tych toreb. Mam nadzieję, że pomogą wam wybrać coś dla siebie. Trzymajcie się, jeździcie na rowerach. Wszystkiego dobrego. Cześć! Kolano nadal boli.